Witam serdecznie, witajcie w moim porcie. Ja jestem Fubu. Zapraszam was na kolejną porcję gry World of Warship, w której zagramy sobie japońskim lotniskowcem czwartego poziomu Hosho. Więc tutaj, co mogę powiedzieć, w sumie to nic ciekawego. Mamy kilka eskadr i tak dalej. Pokażę wam, na jakiej zasadzie jest gra. Może widzieliście, a może nie widzieliście u innych youtuberów i tak dalej. Lotniskowcem się gra coś w stylu artylerii w grze World of Tanks, czyli stajemy gdzieś w jakimś miejscu w miarę bezpiecznym, w miarę otaczającym nas przez nasze jednostki pływające, no i próbujemy po prostu sfragować, nabić trochę damage'u, żebyśmy mogli przeżyć. Możemy albo wspierać naszą jednostkę, tak? Czyli w tym wypadku naszą drużynę poprzez wybijanie wrogich myśliwców, bombowców. Czyli tutaj musimy mieć sporo eskadr myśliwców. Lub też mieć, powiedzmy, jednego myśliwca takiego w razie W i kilka torpedowców i bombowca. Także zobaczymy. Na czwartym poziomie za bardzo tych dużo możliwości nie ma, ale z czasem może ta gra bardziej się rozwinie. Na razie są tylko dostępne nacje amerykańskie i japońskie, ale nie ma jeszcze rosyjskiej, włoskiej, francuskiej, niemieckiej przede wszystkim. Zobaczymy, jak się gra potoczy. Mapa. Wielki wyścig. Okej, ja jestem. Ja jestem tutaj. Tak wygląda mój okręcik podwodny, półlotniskowy. Zobaczcie. Okej, ja jestem sobie tutaj. Na razie sobie tutaj postoję. Dobrze, tutaj już meldują mi chłopaki, że są już gotowi. Więc ja sobie klikam tu. Trzy partie bombowców. Tam już się produkują. Mogę wam pokazać. Jak to wygląda. Taka eskadra. Fajne, nie? No i tam one sobie lecą tam, gdzie ja im każę. Akurat tutaj dałem taki punkcik. Reading instructions. Ale mogę na przykład nakazać, żeby na przykład wspierały tego tutaj. Ten będzie wspierał tego tutaj. A jeszcze jeden. Gdzieś tam sobie poleci. A możemy też zaznaczyć na przykład, żeby wszystkie tu leciały. I lecą wszystkie. Akurat z daleka widzimy jako jeden. A jak przybliżymy, to widzimy cztery. Czyli łącznie mamy 12 momolotów. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Tutaj wrogie są. Są wrogie. Ja troszeczkę za daleko się zapuściłem. On też ma dwa bombowce. Dobra, tutaj panowie. Teraz tak. Teraz ja biorę jedyneczkę, nie, dwójeczkę biorę. Spróbujemy tutaj troszeczkę narobić burdeliku. Fastem. Tutaj jest troszeczkę ostrzał. Ostrzał jest artyleryjski. Zobaczcie. Ale trafiłem. Teraz zobaczcie, co się będzie kurwa działo. Bang, bang. Jesteś mój.
O, jest, było tylko jedno kurwa trafienie. Tylko jedno trafienie było. Ale chuja, mogę poczekać kurwa, aż troszeczkę wykierują. Ale na mnie lecą torpedki. Panie kolego. Dobra, przyjął dwa na klatę. Zatopiłem jednego, ładnie. My sobie popłyniemy, panie kolego. Na razie tutaj. To sobie płynie okręcik. Moja ekipa wraca. I zatopiłem. Kogo zatopiliśmy, moi drodzy? Zatopiliśmy. Kurwa, nie widzę. Chuj wie, nie wiem. Jakiś tam okręt zatopiliśmy, szczerze powiedziawszy. Ale ładnie było. Dobrze, mamy dwa trafienia z torpedy. Jeden samolot zniszczony. Niech tam. Teraz szukamy. Tutaj jest tank destroyer. Leci tutaj jeden. Skurczysyn. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczy. Dostanie bułę, czy nie dostanie? Dostanie bułę. Dostał bułę, jedną. Drugą. Ach, błysnął. Błysnął. Ciężko go jest trafić, bo on jest strasznie szybki. Ale się robi nieciekawie, kurwa. Dobra. Dobra, dostał. Tutaj mamy kogo? Kumę. Dobra, polecimy do Kumy, bo jest bliżej. Chyba już mnie zobaczył. Już mnie zobaczył, frajer rybany. Daleko jesteście, nie? Dobra, chodźcie do mnie. Tutaj jednego. Puszczę te torpedy, kurwa. Pierdolę, jak on unika tej pelotki. Kurwa mać. No strzelaj!
Teraz to mnie w dupę pocałuj, kurwa. Frajerze jebany. No, on już chyba tonie. Przegramy tą bitwę, niestety. Dobra. Przegramy tą bitwę. Tego wyślemy z powrotem na okręt, żeby się naładował. To jest jeden bombowiec. Dobra, już po mnie. Dobra. Tonę. Quickly. Damage, kurwa, na mnie zrobił. Dobra, już po mnie, kurwa, już po mnie. No niestety, moi drodzy. No już, kurwa, torpedowiec te leci do mnie. Jebany fletuch. Dobra, dostałem pizdę. Nie wiem od kogo, ale spoko. Także, no niestety porażka była. 52 tysiące kredytów, 600 expa i 30 wolnego. Jak się deklasowałem na tle innych gałganów? No, w środku tej tabeli. To tyle. Jak wam się spodobał film, zapraszam do subskrypcji, oceny oraz zostaw łapeczkę i komentarz pod filmem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadajcie mi je pod filmikiem. Na razie, cześć, pozdrawiam serdecznie.